Jacques Maritain był dwudziestowiecznym francuskim filozofem i teologiem katolickim, znanym ze swoich wysiłków na rzecz pogodzenia filozofii tomistycznej ze współczesną nauką i techniką. Jest uważany za jednego z najważniejszych filozofów katolickich XX wieku, a jego idee nadal pozostają wpływowe w myśli katolickiej i obecne w katolickiej nauce społecznej. Zapraszamy na materiał, w którym omówimy poglądy tego filozofa, najważniejsze pojęcia pojawiające się w jego pracach oraz pokrótce przybliżymy jego historię. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Jacques Maritain to ciekawy przypadek człowieka, który mimo gigantycznego wkładu na rzecz filozofii i teologii nie jest specjalnie popularny i mało kto w naszym kraju kojarzy jego osobę. Maritain urodził się w Paryżu we Francji i kształcił się na Sorbonie, gdzie studiował filozofię oraz literaturę. Rozpoczął karierę jako poeta i dramaturg, ale ostatecznie zwrócił się ku filozofii i zainteresował pracami Tomasza Zakwinu. Średniowiecznego filozofa i teologa, uważanego za największego przedstawiciela filozofii katolickiej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ramach tej serii mamy również osobny materiał poświęcony właśnie myśli Tomasza Sakwinu. Gorąco zapraszamy i polecamy ten materiał, ale najpierw dokończmy opowieść o naszym dwudziestowiecznym teologu. Filozofia Maritena jest zakorzeniona w przekonaniu, że wiara i rozum nie są w konflikcie. Twierdzi on, że te dwa elementy nie stoją ze sobą w sprzeczności, ale raczej się uzupełniają. Jacques Maritain wierzył, że rozum jest w stanie odkrywać pewne prawdy o Bogu i o świecie naturalnym, które nie są objawione przez samą wiarę. Wiara jest z kolei jego zdaniem konieczna, aby zapewnić fundament dla dążenia do wiedzy i zrozumienia. Wiara odpowiada także według teologa za chęć poznawania siebie i świata, stanowiąc dla człowieka motywację. Filozofie Maritena charakteryzują również nacisk na znaczenie jednostki i roli w dążeniu do prawdy i cnoty. Jednym z kluczowych tematów w jego teorii jest relacja między wiarą a nauką. Maritę wierzył, że nauka i technologia mają potencjał, aby przynieść wielki postęp i poprawę kondycji ludzkiej, ale muszą być kierowane przez moralne i duchowe ramy. Twierdził, że powinny służyć dobru wspólnemu i że musi im przyświecać szacunek dla świata, a przyrody. I godności ludzkiego życia. Innym ważnym tematem filozofii Maritena jest relacja między jednostką a społeczeństwem. To szczególnie ważny fundament katolickiej nauki społecznej, autorstwa tego francuskiego myśliciela. Uważał on, że każdy człowiek posiada podstawowe prawo do wolności, a społeczeństwo powinno bezwzględnie chronić taki stan rzeczy. Filozof dodatkowo narzucał na społeczność obowiązek promowania dobra wspólnego i powiązania go z podstawowymi prawami wynikającymi z człowieczeństwa. Twierdził, że sprawiedliwe społeczeństwo to takie, w którym jednostki mają swobodę realizowania własnych interesów i celów, ale wolność powinna zawsze podlegać dobru wspólnemu. Oprócz wkładu w filozofię, Maritain aktywnie uczestniczył również w życiu politycznym i kulturowym swoich czasów. Był członkiem francuskich ruchów oporu podczas II wojny światowej oraz doradcą kilku prezydentów Francji, w tym Charlesa de Gaulle'a. Można powiedzieć, że jako filozof osiągnął tyle, ile tylko było możliwe. Był również członkiem Akademii Francuskiej, a za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Prezydencki Medal Wolności ze Stanów Zjednoczonych. Maritę poza wpływem filozoficznym na katolicką naukę społeczną, miał także wpływ personalny. Dał świadectwo rozwoju nauki Kościoła i sam prezentował postawę godną naśladowania. Jego idee miały istotne znaczenie dla rozwoju myśli katolickiej i wpłynęły na pracę wielu jego następców. Jego nacisk na zgodność wiary i rozumu oraz wysiłek na rzecz pogodzenia filozofii tomistycznej ze współczesną nauką i techniką były źródłem inspiracji dla wielu licznych filozofów, którzy przyszli po nim. Jednym z najbardziej znaczących myślicieli, który inspirował się Maritain, jest znany francuski filozof Jean-Paul Sartre. Satr był pod dużym wpływem myśli Maritena, zwłaszcza jego nacisku na znaczenie jednostki i roli woli w dążeniu do prawdy i cnoty. Koncepcja wolności Satra, która jest kluczowa dla jego egzystencjalistycznej filozofii, powstała w wyraźnej inspiracji ideami Maritain. Podsumowując, Jacques Maritain był dwudziestowiecznym francuskim filozofem i teologiem katolickim, którego idee nadal pozostają wpływowe dla myśli katolickiej. Uważa się go za jednego z najważniejszych katolickich filozofów XX wieku, a jego filozofia jest zakorzeniona w przekonaniu, że wiara i rozum nie są w konflikcie, a raczej ze sobą współpracują. Idea Maritain miały znaczący wpływ na rozwój myśli katolickiej, a jego prace są nadal studiowane i dyskutowane zarówno w religijnych, jak i świeckich kręgach akademickich. Był on również aktywnym uczestnikiem życia politycznego, wcieleniem postawy chrześcijańskiej i kulturalnym symbolem swoich czasów otrzymał ze swoją pracę liczne nagrody i wyróżnienia i chociaż nie doczekał się szerokiej rozpoznawalności w Polsce, warto wspomnieć jego wkład przy interpretacji współczesnej katolickiej nauki społecznej.